Witam wszystkich. Dzisiaj będę mówił o tym, jak grzech pychy prowadzi człowieka do bycia psychopatą, albo można powiedzieć pychopatą, tak? Bo to pochodzi od pychy. Dam kilka takich przykładów, głównie ze Starego Testamentu, tak? Właściwie wszystkie te przykłady będą ze Starego Testamentu, bo one są głębsze, tak? W Nowym Testamencie też są przykłady pychy. Jak tam Herod, powiedzmy, nie oddał chwały Bogu i anioł pański go poraził, ale to są takie skrótowe teksty. W Starym Testamencie jest tego więcej, tak? I jest pokazane, do czego prowadzi ta pycha, do jakiego charakteru, tak? Po pierwsze, Księga Wyjścia, zaczniemy od Faraona. Że on się zachowywał jak psychopata, tak? Głównie o tym będę dzisiaj mówił. To się tyczy ludzi, głównie, którzy mają jakąś władzę. O niej można powiedzieć też, to znaczy tak właściwie jest, tak? Że ci ludzie często im się powodzi w życiu, tak? To nie jest tak, że oni są pyszni bezpodstawnie. Oni mają podstawy do tego, aby się pysznić, tak? Ale nawet jeżeli ktoś ma podstawy, aby się pysznić, jest powiedzmy silny albo jakiś, to Biblia też mówi, że niech się nie chlubi mocarz swoją siłą, tak? I bogacz swoim bogactwem i tak dalej, ale niech się chlubi tym, że mnie zna, że ja Pan czynię miłosierdzie, tak? Więc człowiek, mając pewne rzeczy, nie powinien być wyniosły. On powinien ufać Bogu. Bogiem powinien się chlubić, tak? To jest jedyna dobra chluba, która nie prowadzi do pychy. Księga Wyjścia 5. Tutaj zobaczmy psychopatyczne zachowanie Faraona, tak? To, że to było z Bożej woli, to wszystko, to dzisiaj nie będę poruszał tego tematu, tak? Dzisiaj jest inny temat. Chodzi o psychopatyczne zachowania ludzi w Biblii, którzy mieli jakąś władzę, tak? Właściwie wysoką władzę. Faraon, weźmy pod uwagę, że Faraon właśnie miał władzę nad Egiptem, więc znowu miał powody, aby się chlubić, ale nie powinien tego robić, bo widzimy, powiedzmy, króla Dawida, który też można powiedzieć miał władzę nad Izraelem i to był mąż według Bożego serca, nie był jakiś wyniosły, tak? Chodził w pokorze. Dobrze, czytam. Księga Wyjścia 5. Potem Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona i powiedzieli: tak mówi Pan, Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby dla mnie obchodził święto na pustyni. Zanim przejdę dalej, pamiętajmy, że Izraelici przechodzili ucisk. Oni byli bici tam, żeby pracowali i tak dalej, tak? Więc nie bez powodu Bóg chciał ich wyciągnąć stamtąd. To też jest lekcja dla nas, że Bóg nie chce, abyśmy pracowali od rana do nocy, powiedzmy, bo to też nie jest Jego wolą. Dlaczego? Dlatego to nie jest Jego wolą, ponieważ wtedy nie mamy czasu, aby spędzić go z Bogiem, tak? Musimy mieć trochę czasu, aby spędzić go z Bogiem, tak? Oczywiście trzeba pracować, płacić rachunki i tak dalej, ale niech to nie będzie tak, że od rana do nocy musisz pracować, no bo wtedy to nie jest Bożą wolą i Bóg chce wyciągnąć takich ludzi z tej niewoli pracy, tak? I Bóg chce, abyśmy mieli dla niego czas. Ostatnio opisał do mnie taki człowiek, że on tam dużo pracuje i tak dalej, a to było dopiero po tym, jak pisał mi nienawistne komentarze w moją stronę, tak? Był pełen agresji i przemocy, a uważał się za chrześcijanina i mówił, że potem, jak chciałem, żeby napisał swoje świadectwo nawrócenia, bo ja sceptycznie podchodzę do jego nawrócenia, jak on jest taki agresywny i tak dalej. I wyzwiskami rzuca, tak?
Więc chciałem, aby dał mi świadectwo na wyrzucenia. A mówił, że nie miał czasu ostatnio, bo pracował do godziny 22. Mniemam, że od rana, tak? Więc kiedy on miał czas, aby spędzić go z Bogiem, jak tyle pracował, to lepiej sobie zmienić robotę, prosić Boga o to, tak? I robić mniej, i zarabiać mniej, byleby starczyło na te rachunki i opłaty wszystkie, tak? A nie pracować tyle, że może mam więcej kasy, ale też nie mam czasu na spędzanie z Bogiem. To wtedy można powiedzieć, że taki człowiek jest chciwy na pieniądze, tak? Ponieważ on chce mieć więcej pieniędzy, ale kosztem tego, że nie będzie miał czasu z Bogiem. To lepiej mieć chyba mniej pieniędzy, ale mieć czas dla Pana Boga. Prawda? Tak chrześcijanin powinien myśleć, a nie odwrotnie. Ale to tak nawiasem. Faraon odparł, jak chcieli, aby wypuścić, jak Bóg powiedział, wypuść mój lud, aby dla mnie obchodził święto na pustyni. Faraon odparł. Któż to jest Pan, aby miał słuchać Jego głosu i wypuścić Izraela? Nie znam Pana, a Izraela też nie wypuszczę. Tak? Kto to w ogóle jest, ten Pan? A tu jest napisane, tak? Mówi Pan Bóg Izraela. Więc skoro Bóg tak powiedział, to on powinien posłuchać. Tak? On mówi, któż to jest Pan, aby miał słuchać Jego głosu i wypuścić Izraela? Nie znam Pana, a Izraela też nie wypuszczę. I odpowiedzieli, Bóg, tak? Bóg Hebrajczyków ukazał się nam. Powinien się zastanowić nad tym faraon, tak? Że Bóg się ukazał. Skoro Bóg się ukazał, no to jest poważna rzecz. A nie taka, że ty sądzisz, że jesteś kimś więcej. I pytasz, a kto to jest Bóg? Tak? Bóg Hebrajczyków ukazał się nam. Pozwól nam, to była prośba, pozwól nam iść 3 dni drogą na pustynię i złożyć ofiarę Panu, naszemu Bogu, by nie nawiedził nas zarazą albo mieczem. Tak? Bóg się nie bawi. Jeżeli nie wypełnisz Jego woli, to potem mogą być tego konsekwencje, tak? Nawet dla Izraela. Król Egiptu zapytał ich, dlaczego wy, Mojżeszu i Aaronie, odrywacie lud od pracy? On w ogóle nie myślał o Bogu, tak? Że Bóg tak nakazał. Tylko miał w głowie to, że Mojżesz i Aaron odrywają lud od pracy. Idźcie do waszych robót. Robót. I faraon dodał, oto lud tej ziemi jest teraz liczny, a wy go odrywacie od robót. I zobaczcie teraz, co powie faraon. To będzie właśnie to psychopatyczne zachowanie. Rozkazał więc faraon tego dnia nadzorcom ludu i jego przełożonym. Już więcej nie będziecie dawać ludowi słomy do wyrobu cegły, jak dotychczas. Niech sami idą i zbierają sobie słomę. Wyznaczcie im tę samą liczbę cegieł, jaką wyrabiali poprzednio. Nic nie zmniejszajcie. Próżnują bowiem i dlatego wołają, pozwól nam pójść i złożyć ofiarę naszemu Bogu. Niech ta praca tych ludzi będzie cięższa, aby byli nią zajęci, a nie ufali kłamliwym słowom. Czego chce diabeł? Abyś był tak zajęty pracą świecką, abyś nie zajmował się Bogiem. Tak? Abyś był tak zajęty, abyś zapomniał o Bogu. Tego chce diabeł od nas. Ktoś powie, no ale jak ktoś jest zmuszany gdzieś, no to musi, tak? I wtedy właśnie ta modlitwa w takich sytuacjach o uwolnienie z tej niewoli jest potrzebna właśnie, tak? Bo to nie jest Bożą wolą. To wiedzmy, że nawet jak takie rzeczy mają miejsce, to Bóg nie chce, abyśmy tak ciężko pracowali od rana do nocy.
Może być kilka godzin, ale bez przesady też, żeby nie mieć czas dla Boga. Wtedy wyszli nad zorcy ludu i jego przełożeni i powiedzieli do ludu: tak mówi Faraon, nie będę wam dawał słomy, sami idźcie, zbierajcie sobie słomę, gdzie ją możecie znaleźć. Mimo to nic nie będzie odjęte z waszej pracy. Lud, czyli dał im cięższą robotę, tak? Lud rozproszył się więc po całej ziemi Egiptu, aby zbierać ścierń zamiast słomy. A nadzorcy przynaglali, mówiąc: wykonujcie wasze roboty, codzienną pracę, jak wtedy, gdy wam dawano słomy. Czyli pracujcie tak jak poprzednio, ale macie więcej obowiązków, tak? I musicie się wyrabiać w tym, mając więcej obowiązków. I bito przełożonych spośród synów Izraela, których nadzorcy Faraona postawili nad nimi. I pytano ich, dlaczego ani wczoraj, ani dzisiaj nie wykonaliście tej ilości cegieł jak poprzednio? Więc psychopatyczni ludzie będą od ciebie wymagać, abyś wykonał taką pracę jak poprzednio, dając tobie obowiązki, których po prostu nie jesteś w stanie nawet wypełnić, tak? Bo jest ich za dużo. Ale psychopatyczni ludzie będą tak robili. Ja dam jeszcze dwa takie przykłady, ale dokończę czytanie tutaj, jeszcze kilka wersetów. Przełożeni spośród synów Izraela przyszli więc do Faraona i wołali: czemu postępujesz tak ze swoimi sługami? Nie dają twoim sługom słomy, a mówią: róbcie cegłę. I oto biją twe sługi, a to wina twego ludu. On odpowiedział: próżnujecie, czyli leniwi jesteście, tak? Próżnujecie i dlatego mówicie: pozwól nam pójść i złożyć ofiarę Panu. Teraz więc idźcie i pracujcie. Czyli Faraon w ogóle nie słuchał, tak, że źle się dzieje z jego ludem. To znaczy, to nie był jego lud, Izrael, tak? A to byli jego niewolnicy. Więc nawet jak człowiek ma niewolnika, to w tamtych czasach, aby wykonywał dobrze swoją pracę, tak, to też powinien mądrze postępować z takimi ludźmi, aby wykonywali tą pracę, tak? Powinien podejść do tego inaczej. I zobaczyć, że jak sobie nie radzą, no to nawet siłą ich do tego nie zmusić, tak? I znowu, teraz więc idźcie i pracujcie. Słomy wam nie dadzą, ale macie dostarczać taką samą ilość cegieł. A przełożeni spośród synów Izraela zobaczyli, że są w złym położeniu, ponieważ mówiono: nie zmniejszajcie nic z dziennego wyrobu cegieł. Tak? Przejdę do Księgi Kronik. A nie napisałem sobie rozdziału. To będę musiał poszukać. Mianowicie chodzi o Jeroboama, tak? To jest druga księga Kronik. Przejdę do Księgi Królewskiej, bo tu będzie łatwiej to znaleźć. To było gdzieś na początku. Chyba szósty rozdział.
To pierwsza Księga Królewska. Wybaczcie, że tak długo szukałem. Dwunasty rozdział. Od początku czytam 12 rozdziału. Roboam udał się do Sychem, gdyż do Sychem przybył cały Izrael, aby ustanowić go królem. I gdy usłyszał o tym Jeroboam, syn Nebata, który był jeszcze w Egipcie, bo uciekł przed królem Salomonem i mieszkał w Egipcie, posłano po niego i wezwano go. Jeroboam oraz całe zgromadzenie Izraela więc i przemówili do Roboama. Wcześniej mówiłem, że to chodzi o Jeroboama, tak to chodziło o Roboama. Twój ojciec włożył na nas, to jest zgromadzenie, które mówiło, tak, do Roboama. Całe zgromadzenie Izraela. Twój ojciec włożył na nas ciężkie jarzmo. Czyli było nam ciężko, pracując, tak. Teraz więc ty ulżyj nam w srogiej służbie swego ojca i w ciężkim jarzmie, które włożył na nas, a będziemy ci służyć. Czyli chcieli się dogadać z królem. Powiedzieli, spraw, aby było nam lżej w pracy, tak? Słusznie z nami postępuj. Odpowiedział im ten Roboam, tak? Odejdźcie i wróćcie do mnie po 3 dniach. I lud odszedł. Wtedy król Roboam radził się starszych, którzy stawali przed Salomonem, jego ojcem, gdy jeszcze żył i zapytał, jak doradzacie powiedzieć temu ludowi? Więc pierw Roboam radził się starszych. Odpowiedzieli mu, jeśli dziś staniesz się sługą tego ludu i będziesz mu służył, a dając odpowiedź, będziesz mówił do nich łagodnie, łagodne słowa, to będą twoimi sługami przez wszystkie dni. Czy to by nie było dobrze? Ale on odrzucił radę starszych, którą mu dali, i radził się młodzieńców, którzy razem z nim wzrośli i którzy stawali przed nim. Więc zamiast starszych, to on poradził się swoich tam znajomych, tak, kumpli, można powiedzieć, którzy pewnie myśleli w podobny sposób jak on, tak. Wiadomo, młodzi to często głupie mają rady. Też nie zawsze jest tak, że jak człowiek jest starszy, to on automatycznie, tylko dlatego, że jest starszy, to będzie tobie dawał mądre rady. No nie zawsze tak jest. Czasem młody powie coś mądrzejszego od tego, który jest wiekowo dojrzalszy, tak? Ale tutaj widzimy, że rada tych starszych w tym przypadku była mądra. A zobaczmy, co mówią ci młodzieńcy. Tak? I zapytał ich, co wy radzicie odpowiedzieć temu ludowi, który prosił mnie, ulżyj nam w jarzmie, które włożył na nas twój ojciec. Wtedy młodzieńcy, którzy razem z nim wzrośli, odpowiedzieli mu, tak powiedz temu ludowi, który mówił do ciebie, twój ojciec włożył na nas ciężkie jarzmo, ale ty ulżyj nam, tak im powiedz. I zobaczcie, takim powiesz, mój mały palec jest grubszy niż biodra mojego ojca. Teraz więc, chociaż mój ojciec nałożył na was ciężkie jarzmo, to jest dla mnie psychopatyczna rada, tak? Ja dołożę do waszego jarzma. Za jakie grzechy, tak? Mój ojciec karcił was biczami, ale ja będę was karcił skorpionami. Krótko mówiąc, co to znaczy? Mój mały palec jest grubszy niż biodra mojego ojca. To znaczy, że
Jestem znacznie potężniejszy od mojego ojca, tak? I z tego powodu, że jestem potężniejszy, to będę was jeszcze mocniej dociskał, tak? Ja wam dopiero pokażę prawdziwą, ciężką robotę. To nic, że mój ojciec was tak karcił, ale ja jeszcze będę mocniej was karcił, tak? Więc 13 werset. I król dał ludowi surową odpowiedź, gdyż odrzucił radę starszych, którzy mu dali i przemówili. I przemówił do niego według rady młodzieńców, mówiąc: mój ojciec obciążył was ciężkim jarzmem, czyli już było ciężko wtedy, ale ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ale ja będę was karcił skorpionami. Król nie usłuchał więc ludu, sprawa bowiem wyszła od Pana. Znowu, to było z Bożej woli. Tak samo z Bożej woli była kwestia Faraona. Czemu? Ponieważ też Bóg często chce... Tu akurat była kara za grzechy, tak? W pierwszej księdze królewskiej. To, co ja czytam. Ale jeżeli mowa o Faraonie, to też Bóg nie zadziałał w ten sposób, że po prostu wyprowadził ten lud, tak? I wcześniej nie było cięższej pracy i tak dalej. Bóg ma swoje plany i człowiek powinien za tymi planami podążać, nawet jeżeli nawet wydaje się gorzej, tak? Idziesz, powiedzmy, za Bożą wolą, wykonujesz ją, a w twoim życiu może być gorzej. Jak to jest? I wtedy się zastanawiasz, czy to faktycznie jest Boża wola, czy nie? Skoro jest gorzej, to jest Boża wola, jeżeli faktycznie podążasz za Duchem Świętym i mogą być przeciwności większe, kiedy podążasz za Bożą wolą, ponieważ diabeł wtedy mocniej atakuje, aby Boża wola, ostateczny Boży plan, tak, nie doszedł do skutku. Ale jeżeli będziesz podążał tym Bożym planem, to nawet mimo tego, że pojawią się cięższe sytuacje w twoim życiu, to ostatecznie będzie to wielkie zwycięstwo. Tak? Ostatecznie będzie to wielkie zwycięstwo. Kolejny tekst z Księgi Daniela. Tutaj jest mega obraz psychopaty, pychopaty. Tak? Chodzi oczywiście o króla Nebuchadnezara. Czy tam Nabuchodonozora. Moment, Ezechiela, Daniela. Tak. Księga Daniela 2. Zobaczcie, to jest w ogóle chore, tak? W drugim roku panowania Nabuchodonozora miał Nabuchodonozor sen i strwożył się jego duch i nie mógł spać. Wtedy król rozkazał zwołać magików, astrologów, czarowników i Chaldejczyków, aby opowiedzieli królowi jego sen. Przyszli więc i stanęli przed królem. Król powiedział do nich: miałem sen i strwożył się mój duch i chcę wiedzieć, co ten sen oznacza. A nie opowiedział tego snu nawet. Tak? Czyli król od początku był pyszny i mówi: wyjaśnijcie mi sen, powiedzcie mi w ogóle, co mi się śniło i nie tylko to, ale objaśnijcie mi to. Tak? Oczywiście znowu widzimy Bożą wolę w tym, bo Daniel na końcu objaśnił ten sen, ale samo to, że ktoś, powiedzmy, chce, komuś się coś śniło i teraz mówi tobie, powiedz, co mi się śniło, to nie jest normalne, tak? I mało tego, że to nie było normalne,
To jeszcze król chciał pozabijać tych, którzy nie wypełnili, nie opowiedzieli mu tego snu, tak? Chociaż to było praktycznie niemożliwe, tylko Bóg mógł to uczynić, tak? Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi po syryjsku: Królu, żyj na wieki, opowiedz sen swoim sługom, a objaśnimy jego znaczenie, tak? Opowiedz to, a my objaśnimy. Pokaż nam sen, a my go objaśnimy. Daniel pokazał i objaśnił ten sen, tak? Powiedział, jaki był sen i objaśnił jego znaczenie. Król odpowiedział Chaldejczykom: ta sprawa już uleciała mi z pamięci. Czyli nie pamiętam już tego snu. Wy mi go opowiedzcie, tak? Jeśli nie oznajmicie mi snu i jego znaczenia, będziecie rozsiekani na kawałki, a wasze domy będą zamienione w gnojowisko. Ale jeśli oznajmicie mi sen i jego znaczenie, otrzymacie ode mnie dary i nagrody oraz wielką cześć. Dlatego oznajmicie mi sen i jego znaczenie. Odpowiedzieli powtórnie: niech król opowie sen swoim sługom, a objaśnimy jego znaczenie. Król odpowiedział: wiem na pewno, że celowo to odkładacie, gdyż wiecie, że ten sen uleciał mi z pamięci. Jeśli więc nie oznajmicie mi snu, jest dla was tylko jeden dekret. Postanowiliście bowiem mówić wobec mnie słowa kłamliwe i przewrotne, aż czas upłynie. Dlatego oznajmijcie mi sen, a przekonam się, że będziecie mogli objaśnić mi jego znaczenie. Chaldejczycy odpowiedzieli królowi: nie ma człowieka na ziemi, który by mógł oznajmić tę rzecz królowi. Dlatego żaden król, książę albo władca nie wymaga takiej rzeczy od żadnego maga, astrologa lub Chaldejczyka. Chyba że jest takim psychopatą, tak? Rzecz, której król wymaga, jest trudna, a nie ma nikogo, kto by mógł ją oznajmić królowi. Oprócz bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Z tej przyczyny król się rozłościł i bardzo się rozgniewał i rozkazał wytracić wszystkich mędrców Babilonu. Oczywiście do tego nie doszło, ponieważ Daniel objaśnił ten sen. Prosił Boga, aby Bóg się nad nim zmiłował i Bóg dał mu znaczenie tego snu. Ale samo to, że król chciał, aby wyjaśniono mu sen, który sam zapomniał, żeby opowiedziano mu ten sen też, tak? Jaki to w ogóle był sen, to było nienormalne. Też potem król Nabuchodonozor przeczytam to, bo to jeszcze jest jedno psychopatyczne zachowanie. Pycha. Pycha kroczy przed upadkiem, pamiętajmy, tak? Księga Daniela 4. Po upływie 12 miesięcy, gdy przechadzał się w pałacu królewskim w Babilonie, król, tak? Król zaczął mówić: czy to nie jest ten wielki Babilon, który ja w sile swojej potęgi zbudowałem jako siedzibę królestwa i dla chwały swego majestatu, tak? Czyli dla swojej własnej chwały, a nie dla chwały Boga, tak? A gdy słowo to jeszcze było w ustach króla, oto spadł głos z nieba. Do ciebie się mówi: królu Nabuchodonozorze, twoje królestwo odeszło od ciebie. Wypędzą cię spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, będą cię żywić trawą jak woły i wypełni się nad tobą 7 czasów, aż poznasz, że Najwyższy panuje nad Królestwem Ludzkim i daje je komu chce. Tej godziny wypełniło się to słowo nad Nabuchodonozorem. Wypędzono go spośród ludzi i jadł trawę jak woły i jego ciało było skrapiane rosą z nieba, aż jego włosy urosły jak pióra orłów, a jego paznokcie jak szpony ptaków. Jeżeli byśmy zobaczyli człowieka, który je trawę,
To jest właśnie to, o czym mówię od początku, że taki człowiek by został uznany przez świeckich ludzi za psychopatę po prostu, tak? Więc ta pycha, którą się ma, ona ostatecznie prowadzi do bycia psychopatą i zauważmy, że ci ludzie, których wymieniłem, oni krzywdzą innych. Jeżeli znasz człowieka, który jest pyszny, on prędzej czy później wyrządzi tobie szkodę, tak? Jeżeli człowiek jest pyszny, to on będzie ciebie krzywdził. Tego bądź pewny, tak? Jak mamy postępować, kiedy jesteśmy mocni, kiedy mamy już tą siłę? Jak powinniśmy wtedy postępować? Pokazuję i objaśnię. Biblia nam to pokazuje i objaśnia, tak? List do Rzymian 15:1. A tak my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości słabych, a nie szukać tego, co nam się podoba. Dlatego każdy z nas niech szuka tego, co podoba się bliźniemu, dla dobra ku zbudowaniu. Ponieważ i Chrystus nie szukał tego, co mu się podobało, ale jak jest napisane, urągania urągających tobie spadły na mnie. A zatem sam Pan Jezus Chrystus, mimo tego, że On jest Królem Królów, kimś większym niż Nabuchodonozor, znacznie większym, nie ma porównania nawet, tak? To On, też jest napisane, że patrzy na tego, który jest pokorny, tak? Uniżony na duchu. Więc Bóg patrzy na pokornych. I sam Pan Jezus, jak przyszedł na tą ziemię, to On był pokorny, tak? Nie szukał tego, co Mu się podobało. Ale jak jest napisane, urągania urągających Tobie spadły na mnie. Więc szukał chwały u Ojca.